Cześć kochani, witamy was w ostatnim odcinku naszej hiszpańskiej przygody. Sprawy się pokomplikowały i musimy wracać do Wielkiej Brytanii. Żartowałem, za żadne skarby. Jedyne co możemy odwiedzić to zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii, czyli Gibraltar. I właśnie tam was dziś zabierzemy. Zobaczymy tą niesamowitą fortecę, słynne małpy, zapierające dech w piersiach widoki i poczujemy się trochę jak w Birmingham. Na wstępie przepraszamy za szarpnięcia kamery spowodowane niesamowitym wiatrem i różnorodną wymowę nazwy tego państwa miasta. Zapraszamy! Siemaneczko wszystkim! Właśnie zaparkowaliśmy nasze auto w miejscowości La Linea. Jest to hiszpańska miejscowość najbliżej Gibraltaru. I właśnie idę pozwiedzać Gibraltar. Niestety Aśka ze mną dzisiaj nie idzie, ponieważ ma delikatną kontuzję i nie jest w stanie wejść na górę. Ale spotkamy się z nią później. Za to mam dla was kolejnych gości. Spotkamy się z Kamilem, kuzynem Aśki i jego ziomeczkiem, którzy przylecieli sobie na weekend do Malagi i stwierdzili, że chcą zwiedzić Gibraltar. A to jest bardzo dobra okazja, żebym poszedł z nimi. Strasznie mnie! Widzimy się na granicy! Siemaneczko, Bartek jestem. Witam. Siema mordeczko, witam was. No to witamy w Wielkiej Brytanii! Wróciłem do domu! Może pocałuję ziemię, może nie, ale zobaczymy. Podobno wszystko tutaj wygląda jak w Wielkiej Brytanii. I fish and chips, i są funty, tylko gibraltarskie. Ludzie mieszkający tutaj czują się mieszkańcami Wielkiej Brytanii. Było tu dwa razy referendum, czy chcą dołączyć do Hiszpanii. Okazało się, że nie chcą. Są piętrowe autobusy, czerwone budki telefoniczne, bary angielskie. Zobaczymy! No i pierwsza taka ciekawostka w Gibraltarze. Przez drogę przebiega pas startowy. Jak startuje albo ląduje samolot, droga zostaje zamykana. Tam macie szlabany, z drugiej strony kolejne. No i ludzie muszą poczekać, aż samolot wyląduje albo wystartuje, bo na Gibraltarze jest za mało miejsca. 6,5 km² i mieszka na nim 33 tysiące ludzi. Jest tutaj mega ogromny problem z miejscem. Praktycznie nie da się wybudować nowych budowli, bo nie ma gdzie. Pierwsze wrażenia? Wieczne. Na razie musimy się dostosować do warunków. Kolejną ciekawostką o Gibraltarze jest, że językiem urzędowym jest angielski. Dzieci w szkołach uczą się angielskiego, ale w domu gadają po hiszpańsku. Bardzo dużo Hiszpanów przyjeżdża tutaj do pracy ze względu na podatki, które są dużo niższe niż w Hiszpanii. Codziennie przejeżdżają tysiące Hiszpanów, którzy po prostu pracują na Gibraltarze. Pewnie tutaj lepiej płacą, niższe podatki. Funt, tak jak wam wspominałem, mała Anglia. Chłopaki na co dzień mieszkają w Danii, już prawie 10 lat, szaleńcy, ale bardzo dużo podróżują, lubią góry. A ogólnie najlepsze miejsce, jakie do tej pory widzieliście, panowie? Karaiby. Karaiby? A gdzie dokładnie byłeś? Byłem w kilku miejscach, bo ja przepłynąłem Atlantyk. A czym przepłynąłeś? Jachtem. Ale takim jak to stopem, czy nie, ten? Nie, z takimi ziomkami. A ty, Kamil? Powiem ci, no już trochę tego było i... Ciężko taki numer jeden wybrać. Ogólnie tam, gdzie są góry, no. Zaczęło się na pewno od górki w Płazie. Od Babi Góry. Baba Góra zajebista. No fajnie, fajnie. Byłem na wschodzie słońca kiedyś. O Jezus, śnieżyca nas dorwała, ale kurczę. Piękny był, naprawdę piękny. Ale chodziłeś nago, tak jak wszyscy się teraz otwarli, czy... Nie. To się nie liczy. A, to się... No, ale zima była, to co, oni też na Golasa wchodzą? Na Golasa na zimie, nie? Aha, to dobrze. W tenkach samych. W tenkach. To dobrze, to będę wiedział na przyszłość. To się nie liczy. Czyli nie byłem na Babiej Górze, nie? Ja już nie był. No, ale Kamil, wracając? Gruzja, miejscowość Mestia i widok na Użbę. Tam jest numer jeden. No. A w tym roku pod Matterhorn, wejść. I porównamy. A szukając wejścia na skałę, dotarliśmy do Catalan Bay. Bardzo ładna plaża z kolorowymi budynkami dookoła. Słoneczko na pewno to wygląda zdecydowanie lepiej, ale i tak jest pięknie. Zaraz wam tu pokażę parę przebitek. Panowie,
ale gdzie ta skała? Jesteśmy w poszukiwaniu wejścia, nie? A chyba nam zostanie się wspinać. Niby Aśki z nami nie ma, ta sama sytuacja, idziemy i... Znowu się zgubiliśmy. Miała być skała, są jakieś budynki, bardzo ładnie wyglądają, no ale niestety wejścia na skałę jeszcze nie znaleźliśmy. Myślę, że szybciej znajdziemy naszego kampera niż wejście. Dalej szukamy wejścia na górę, właśnie trafiliśmy do jakiegoś tunelu. Tak nas właśnie Kamil prowadzi. Tak czasem wychodzi w życiu. Zobaczymy, ile będziemy szli tym tunelem. Trzymajcie kciuki. Są emocje. Ja pierdolę. No to grubo. Widzieliśmy znak, zakaz pieszych, no ale przecież nie będziemy wracać. Idziemy przed siebie, mam nadzieję, że zaraz zobaczymy światełko w tunelu. Są emocje. Chyba się robi coraz jaśniej, albo tam ledy mocniej biją. Jakbyście poszukiwali przewodników po Gibraltarze, zapraszamy serdecznie, tutaj się wyświetli adres, chętnie pomożemy, oprowadzimy. Pokażemy zakamarki, których na pewno nikt nie odwiedzał, przynajmniej pieszo. Polecam! Uratowani. Panowie, był stres? Nie, zero. Zero stresu? Zero stresu. A ja się troszkę zlękłem. Przypociłem czułeczko. Ciekawe, gdzie my wyjdziemy. Szukając skały, znaleźliśmy naszą metę, tak? Tak jest. Także tam mieliśmy kończyć, a wyszło, że... Zaczynamy. No, praktycznie. Zaraz wam pokażemy pomnik generała Sikorskiego, który też tutaj się znajduje, taki polski akcent. Opowiemy wam pewną historię. Tutaj mamy Kubę, który jest historycznym geniuszem. Zaraz wam wszystko opowie i będziemy pędzić w końcu na górę. Mam nadzieję. A przez tą dziurę teoretycznie powinno być widać Afrykę. Niestety przy zaistniałej pogodzie jest to niemożliwe. Jak możecie zauważyć, znajduje się za mną godło polskie. Tutaj na Gibraltarze mamy pomnik upamiętniający generała Sikorskiego razem z załogą, którzy w 1943 roku zginęli tutaj w katastrofie lotniczej. Wracając z dalekiej Azji, samolot startował i po 16 sekundach runął w wodę. Czub samolotu rozwalił się na 3 części, niestety praktycznie większość załogi zginęła i do tej pory nie jest to wyjaśnione, w jakich okolicznościach. Jest bardzo dużo teorii, wszyscy zakładają, że to był jakiś błąd, awaria silnika, czy coś takiego. Sprawdzanie trwało miesiąc, no i wszyscy stwierdzili, że nikt nie maczał w tym palcu. Zaraz wam tutaj Kuba powie wersję, która jest prawdopodobna, ale czy prawdziwa, to nie wiem. W każdym razie jest to bardzo fajny polski akcent tutaj na Gibraltarze i naprawdę warto tutaj pojechać. Pomnik znajduje się tuż obok Latarni Morskiej. Więc jesteśmy w historycznym dla Polski i Polaków miejscu, o czym już pewnie słyszeliście. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że teoria, która krąży śmierci generała jest taka, że no jednak Anglicy się pozbyli naszego generała, dlatego że on bardzo chciał wojny z Rosją, a Anglicy byli bardzo przeciwni, więc żeby pozbyć się ludzi, którzy mogliby coś skórać w tej kwestii, po prostu się go pozbyli. To wskazuje na to, że to był spisek, dlatego że pilot tegoż samolotu, który spadł po 16 sekundach lotu do morza, przeżył. Miał na sobie kamizelkę ratunkową, a zapytany, jak udało mu się ją założyć podczas 16 sekund lotu, powiedział, że nie pamięta. Także jest taka teoria, Anglicy utajnili na kolejne 25 lat akta. Nie dowiemy się. Może nasze dzieci się dowiedzą prawdy. Miejmy. Trochę mi się rozjaśniła perspektywa na tą skałę gibraltarską. Jak wygląda w całości. Skała ma 426 metrów. Niestety nie wchodzi się na samą górę, gdyż znajdują się tam obiekty militarne. Szkoda, no kusiło tam gdzieś przy płocie się zakręcić, ale... Zawsze można się zaciągnąć do armii. Teraz pobór jest obowiązkowy. I taką kolejną ciekawostką o Gibraltarze jest, że nigdy nie został podbity. Pewnie ze względu na lokalizację i tego, że ta skała to tak naprawdę jest jedna wielka jednostka wojskowa. Jest bardzo dużo tuneli, bardzo dużo miejsc, gdzie były kiedyś działa. No i nie było możliwości jej zdobyć przez Hiszpanów i inne wojska.
kolejny dowód, że jesteśmy w Anglii. English breakfast. Pachnie. Widać, ludzie się zajadają. No i przede wszystkim charakterystyczny zapach tłuszczu. No powiem wam, że jest troszkę flashback. Troszkę tutaj podjeżdża Anglią. Może zabudowania nie te, palmy nie te, ale kosze takie same, budki telefoniczne takie same, wszystko po angielsku, śmieci bardzo dużo. No i przede wszystkim wieje i nie ma słońca. Taka Wielka Brytania. Jednak Gibraltar to jest zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii i od razu czuć tu. Czuć Wielką Brytanią. Po 3 godzinach chyba nam się uda. Powoli zaczynamy wchodzić do góry. Widzieliśmy pierwsze znaki na małpy, na jaskinie świętego Michała. Oby to była ta droga, jak nie, to jutro wam pokażę Zaśko. Chłopakami pobujam się po dolnej części Gibraltaru. No to udało się, jak widzicie, bilet kosztuje 18 funtów. Dostaliśmy mapkę, pani nam powiedziała, że przejście całej góry zajmuje około 4 godzin. Zaczynamy od drugiej strony, ale finalnie i tak zejdziemy tam przy granicy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że małpy nas nie zaatakują i wrócimy cali. Właśnie wybieramy się do jaskini świętego Michała. Widziałem, że ona jest bardzo ładnie podświetlana na różne kolory, a później pójdziemy na najwyższy punkt. Miejmy nadzieję, że trochę się przewieje i zobaczymy Maroko. Rogo w Gibraltar można zwiedzać na parę sposobów, tak jak my pieszo. Jest też również tutaj kolejka, kosztuje 36 funtów w dwie strony razem z parkiem narodowym. A trzecią opcją samochodami, taką taksówetką jak właśnie jedzie za mną. Oni was wiozą z punktu do punktu, jeżeli po prostu nie macie możliwości chodzenia albo słabszą macie kondycję. Kierujemy się właśnie na najwyższy punkt tutaj na skalę. Wiem, że tutaj jest jeszcze skywalk, czyli taki balkon przeźroczysty, jest wiszący most, tunele z II wojny światowej. Jest chodzenia, na razie się dobrze bawimy, jest przyjemnie. Widzieliśmy pierwsze małpy, naprawdę bardzo fajne miejsce. W końcu do góry. Jak wam się podoba jak na razie, jakie wrażenia? Jest cudownie. Nie może być lepiej. 8 na 10 akurat, czekamy na pogodę. Czekamy na słońce, będzie 12 na 10. Aj, możemy się nie doczekać. Że w Danii jest. To jest ten wiszący most tutaj. Baja. Ale nie wiem, czy my mamy... A nie, ona powiedziała, że na wszystko możemy wejść. W końcu mamy all inclusive! No i tak jak wam wspominałem, Gibraltar Rock stanowiło punkt obronny przed atakami różnych wojsk. No i jest to bardzo zmilitaryzowane miejsce, jest bardzo dużo dział, bardzo dużo punktów wojskowych, łącznie z jednostką wojskową na samej górze. Kawał historii, warto tutaj naprawdę przyjechać, warto wydać 18 funtów. No i jeszcze taka jedna ciekawostka odnośnie małp. Brytyjczycy bardzo o nie dbają, ponieważ wierzą, że dopóki małpy będą mieszkać na wzgórzu, Gibraltar nigdy nie zostanie podbity. Karmią je, dbają o nie, czeszą. Trochę się ich boję tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują i nie zabiorą mi czapeczki. No i znaleźliśmy sobie tutaj skrócik. Na punkcie z małpami było bardzo dużo ludzi. Tak samo na skywalku. Jest to taki punkt widokowy, który ma przeszkloną ziemię. No ale setki ludzi to odpuszczamy. Idziemy na wiszący most. Właśnie dotarliśmy do wiszącego mostu. Zobaczymy jak bardzo buja i na jakiej jest wysokości. Nie buja. Nie buja w ogóle? To co to za wiszący most? Nie buja. No buja.
Powoli będziemy schodzić do miasta. Jak tam panowie? Bardzo fajnie. Wrażenia pozytywne, jak najbardziej, mimo średniej pogody, nie? Myślę, że przy ładnej pogodzie to jest sztos tam. Ale pogoda jest zajebista do takiego marszu właśnie. Mm-hmm. Nie jest zimno, wykończony, nie? Ani nie jest gorąco, jest dobrze właśnie. Ale też jest bardzo dużo atrakcji, jest bardzo zróżnicowana ta góra. Są militarne części i właśnie małpy, które też stanowią atrakcje. I jest jaskinia, i wiszący most, i punkty widokowe, gdzie królowa Elżbieta obserwowała Gibraltar, które się właśnie Kubie najbardziej podobały, bo jest fanem. Z księciem Szkocji. Z księciem Szkocji, to jest super, no. Widoczki piękne, ciekawe, historyczne miejsce i bardzo dużo Polaków. Bardzo polska góra. Zostało nam tak właściwie Murisz Kassel, czyli jakiś zamek, i zostały nam tunele i będziemy schodzić do miasta. Wydrążonych jest 50 km tuneli. Wszędzie są praktycznie ustawione armaty. Stanowiły po prostu pierwsze działa, jak ktoś chciał zdobyć tą twierdzę. Nie do zdobycia, podkreślam. A oblężenie Gibraltaru trwało 4 lata. I nikt go nie zdobył. No robi to wszystko ogromne wrażenie, naprawdę. No twierdza niesamowita. Wystarczy, co? Styka, no. I jeszcze tutaj na koniec mamy zamek z flagą Gibraltaru. Wychodzimy. Idziemy coś zjeść, napić się czegoś. Mamy dość. Zrobiliśmy prawie, pewnie z 25 km. 35 tysięcy kroków. No, trochę nabił na pewno autobus, ale i tak naprawdę było warto. Warto było iść w dół, w górę, schodami. Walczyć z małpami. Rewelka, polecamy. Siemaneczko, dołączyła do nas Aśka. I nasza słodziutka Pera. Dokładnie. Pan właśnie na granicy mówił, że nie ma najmniejszego problemu. Hazy powiedziałam tylko po prostu pokazując paszport, że jestem z CEM, a pan powiedział okej. I poszliśmy dalej, potem znowu trzeba było pokazać paszport. Znowu Hazy powiedzieli, że okej. Hazy jest u siebie, także poszliśmy bez problemu. Przeszłyśmy przez pas startowy, było ciekawie. No i spotkałyśmy Bartusia i się cieszymy. Pachnie Wielką Brytanią na maksa, wszędzie jest wszystko po angielsku. Fajnie, bo wszystko jest właśnie napisane i wszystkie znaki są opisane i płaci się, co prawda, w funtach i gibraltarskich, ale jednak ma się to uczucie, że jest płatność w funtach. Widać po prostu po lokalcach, że są to Hiszpanie, mają taką hiszpańską urodę. Jest ciekawie. Hazy już dzisiaj grała w piłkę, zgubiła piłkę. Potem mówiłyśmy, Boże, zgubiłyśmy piłeczkę, pomógłbyś nam znaleźć. Minęło 3 sekundy. Hazy z piłką w ręku. Guys? From here. Yeah, from Gibraltar. You feel more like Spanish or British? Tell me. Both. Yeah. There's so many cultures here and we've just adapted to all of them. Loads of Indians like me, Chinese, Arabic, Moroccan people, but mostly Spanish and Gibraltarian people live here. At school you speak English? Yeah. In school we speak English, yeah. Okay. And we learn French and Spanish as well. And when you come home, what language do you speak? Spanish. Spanish English. Yeah. How you can spend time here? To be honest, it's quite boring here. Boring. Really boring here. Do you often go to the Spanish side? Or? Yeah. We do most of our shopping there, to be honest, because here it's not much. It's cheaper in Spain as well. Okay. And to buy fruits, you don't want to buy fruits here. You want to buy the fruits in Spain because it's locally grown, so it's more fresh. You know what I mean? Because in Gib, the fruits, they travel through airplanes, so they put a lot of pesticides, so that it lasts longer. But in Spain, it's cheaper and it's better. Okay. Interview my friend. He's laughing a lot. I know. Don't worry, he's gonna be jealous. You're gonna be famous, bro, in Poland. Thank you. Thank you. Venga, take care. Thank you, guys. Enjoy.